Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Sterno na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, mam bombę, ponieważ wyszedł nowy film promujący Talon Broken Ranks. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, ja nie będę wam go tutaj puszczał, bo się boję trochę o prawa autorskie, nie do końca wiem, jakie to ma licencje, więc nie będę wam tego tutaj puszczał, macie to w opisie. Natomiast dzisiaj skupimy się na omówieniu tego filmu, postaram się znaleźć jakieś ciekawe rzeczy, no i też przede wszystkim jakby wydać opinię o tym filmie, co o tym sądzę i tak dalej, jakie miałem wrażenia podczas oglądania tego. Tak czy siak zapraszam was serdecznie, pod koniec tego filmu będą jeszcze ważne informacje, jeżeli chodzi o mój kanał, tak tylko wam tutaj wspomnę. Będzie przede wszystkim ankieta, będzie parę informacji na temat serii i tak dalej, więc zapraszam was też na koniec tego filmu, a póki co zajmijmy się omówieniem filmu. Ogólnie film pokazuje questy w nowym Broken Ranksie, no i tutaj jest parę ciekawych smaczków ukrytych, których bym chciał wam teraz jakby pokazać i może ich nie wykryliście, więc lecimy sobie od początku. Przede wszystkim już na początku dostajemy całkiem ciekawą misję, która spoileruje bardzo dużo, mianowicie jest to misja z Hersztem. Jest to Krwawe Zaloty, ja wam pokażę. Tutaj jest nazwa Krwawe Zaloty, więc to jest po prostu quest od Emilki i wygląda na to, że on będzie zreworkowany, ponieważ mamy takiego kapitana, mamy jakąś armię, która w ogóle na tego Herszta leci, więc zapowiada się na to, że ten quest będzie miał reworka, albo będzie po prostu pozmieniany. Obecnie w tej wersji, którą znamy z Emilką i listem i tak dalej, nie ma czegoś takiego, że jest jakiś kapitan, nie ma armii, więc wychodzi na to, że będą reworki questów, które są dosyć popularne w Taernie, co daje całkiem ciekawą jakby wizję tego, ponieważ myślałem, że tylko questy takie typowo stare, których nikt nie chce robić, będą reworkowane. Tutaj wychodzi na to, że na przykład właśnie Krwawe Zaloty, które cieszą się olbrzymią popularnością, ponieważ mają bardzo przede wszystkim fajną nagrodę, też będą miały reworka. Następnie widzimy questa Spokój Zmarłym, tak się nazywa. Jest to prawdopodobnie quest nowy, coś na podobieństwo przeszłości Wiedźmy, bo jest Hober za młodu. No i mamy Maga Claudiusa. Mamy Maga Claudiusa, który sobie umiera. Widzimy, jak tutaj go wysadza wszystko. I to się odbywa w siedzibie ducha. Co za tym idzie, możliwe, że to jest na przykład jakiś nowy quest wprowadzający do instancji duszków. Coś w tym stylu. Nie wiadomo, oczywiście to jest wszystko gdybanie, tak? Ale jest to bardzo prawdopodobne. Jakby tam twórcy mówili, że chcą wprowadzić questy, które będą jakby opisywały powstanie bossów i tak dalej. No tutaj widzimy, że może coś takiego powstać. Według informacji w internecie, Mag Claudius wysadził wszystko podczas bitwy o wymarłą osadę i pod zamcze i zamieni wszystko w nieumarłych, więc to by pasowało, jakby wiecie, główne zły zamienia w duszki i tak dalej, to ma sens. Teraz widzimy wymarłą osadę, czyli mamy tak naprawdę pierwszy chyba raz pokazaną wymarłą osadę w Taernie po Broken Ranks. No i wow, ona wygląda dosyć konkretnie, mamy tutaj przede wszystkim trupy i nie wiem, czy te trupy będą normalnie, czy one będą tu leżały cały czas, czy tylko będą podczas questów. To jest quest Straszny Dwór, czyli prawdopodobnie quest fabularny, no i możliwe to są jakieś wspomnienia i tak dalej, więc możliwe, że dostaniemy jakieś właśnie flashbacki na temat wymarłej osady. Nie wiadomo, pentagramu tutaj przede wszystkim nie ma, co jest całkiem ciekawe, bo jak wiemy, teraz w wymarłej osadzie jest pentagram, tutaj go nie ma na tym filmie. Mamy za to jakąś szubienicę, więc wygląda to całkiem mrocznie. Co mnie jeszcze zaintrygowało, to fakt, że na tym screenie, jest to minuta 6, mamy questa Spokój Zmarłym w tym miejscu i jest polecenie przedrzeć się do Claudiusa, więc bardzo możliwe, że z tym Claudiusem będziemy walczyli, że to będzie jakiś mini boss questowy. Nie wiadomo w sumie, tam widzimy, jak on wybucha, nie, więc może to była jakaś walka przed tak dalej, nie wiadomo, natomiast to wszystko prezentuje się bardzo ciekawie, wygląda to po prostu jak ciekawy quest fabularny. W ogóle też jest fajne to, że mamy tutaj dużo ludzi. Tutaj cały czas coś się dzieje, chodzimy z jakimiś ludźmi, nie chodzimy sami. Zastanawiam się, jak to będzie wykonane, jeżeli na przykład będziemy chodzić z instancji. Czy ci ludzie będą szli za nami przez, wiecie, otwartą przestrzeń z innymi graczami? Wydaje mi się, że nie, bo to by dosyć mocno wprowadziło chaos do tej gry. Więc prawdopodobnie takie będą po prostu instancje questowe. Nie wiem, no... Ja jestem generalnie zadowolony. Tutaj chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać. W prawym dolnym rogu, jak widzicie, mamy dosyć fajne informacje. Otrzymałeś Uwięziona Dusza 1, czyli to, co się teraz pojawia na lewej stronie jakby tego mini czatu, teraz już przeniesione na prawą. Czyli wychodzi na to, że ten lewy czat jakby zostanie całkowicie usunięty, bo w tym momencie chyba nie jest w ogóle potrzebny. Pytanie tylko, co z tym bocznym czatem? Czy go już nie będzie w finalnej wersji gry? Tego nie wiemy. Tutaj na ekranie go nie widać, więc prawdopodobnie go nie będzie. Trochę dziwne. Czyli prawdopodobnie, jeżeli będziemy otwierali na przykład skrzynki platynowe, no to będzie nam w prawym dolnym rogu wyskakiwała informacja, co z tej skrzynki dostaliśmy, która po chwili zniknie. Na to wychodzi. W tym krótkim fragmencie mamy też zrobioną piękną animację tego, jak imperialni wchodzą do zamku. No i to praktycznie potwierdza to, co powiedziałem. Będziemy bronili tego zamku i jesteśmy tutaj akurat po stronie Claudiusa i bronimy go, więc nie wiadomo, o co chodzi w tym queście. Jest tutaj duży zamęt, ale jest całkiem ciekawy format tego, że imperialni wchodzą w czasie rzeczywistym tego zamku i będziemy z nimi walczyli, czyli jakby
z jednej strony będzie to walka turowa, ale z drugiej będzie cały czas coś się działo poza walką, co jest bardzo ciekawe. No i tego w TR-nie obecnie nie ma. Jak teraz na przykład mamy questy typu w próbie od mistrza Akane Gmina, czy jak on tam miał, ten co stoi sobie przy Zecie. Mamy na przykład wydobycie lodu i pojawiają się potwory, te takie mroźne, zero sople tak dalej, i oni się po prostu pojawiają i stoją. I jest tak, że jakoś one nas atakują, ale trochę nie. I wygląda to dosyć biednie. Tutaj wygląda na to, że to będzie działo się cały czas, więc podejrzewam, że jeżeli na przykład będzie quest próba i będzie na przykład misja z lodem, no to te sople i tak dalej będą również wychodziły w czasie rzeczywistym na nas i będziemy musieli z nimi walczyć, co wygląda bardzo fajnie. Zastanawiam się, jak to będzie działało w praktyce, bo będzie jakby, mówię, połączenie walki, wiecie, real time z turową. W postaci multiplayer wygląda całkiem innowacyjnie, muszę przyznać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i chciałbym też zauważyć taki mały detal, że pajączek sobie chodzi, więc są jakieś cząsteczki, animacje i tak dalej, też jest bardzo spoko. Szybkie sprostowanie, obejrzałem ten fragment jeszcze raz i jakby ogarnąłem, że on wcale nie wysadza się w powietrze, jak na początku myślałem, tylko on się teleportuje, czyli prawdopodobnie, tak jak wspomniałem, będzie walka jednak z tym Claudiusem, bo on tutaj nie umiera. On po prostu jakby ucieka nam, czyli w tym momencie jesteśmy jakby po drugiej stronie, teraz już nie walczymy z tym Claudiusem, tylko jakby... zamotany, nie wiadomo czego się tutaj spodziewać tak naprawdę. Natomiast dążę do tego, że ta osoba, która jest odpowiedzialna za stworzenie upadłego zamku, nieumarłych i tak dalej, przeżyła i jakby możliwe, że będzie z nią walka w queście, co jest naprawdę bardzo interesujące. Kochani, to raczej na tyle z tego traileru. Wygląda to wszystko bardzo fajnie, pytanie tylko kiedy to dostaniemy tak naprawdę. Napiszcie, co sądzicie o tym filmie. Oczywiście przypominam, link do niego jest w opisie, żebyście mogli sobie go całego obejrzeć. No polecam to zrobić, zanim ten w ogóle film obejrzycie, nie? Dobra, tak czy siak, napiszcie, co o tym sądzicie. Mi się ogólnie trailer podoba, no tylko no czekamy i już jest zaraz czerwiec, w grudniu Flash wygasa, nie? Więc ciekawe. Dobra, i teraz jeszcze kilka informacji typowo kanałowych. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Taerna, dostałem propozycję taką na społeczności, żebym stworzył serię z bossami. No i na początku byłem sceptycznie nastawiony, to już jest, tak dalej, po co to komu. Natomiast zauważyłem, że skoro teraz tak bardzo youtuberzy z Taerna odchodzą, odszedł nam Galaius, odszedł prawdopodobnie Tobi, i poradniki z Taerna zaczynają bardzo szybko znikać i tego nie ma na YouTubie. Więc daję wam teraz ankietę w tym miejscu, czy chcielibyście zobaczyć po prostu poradniki taernowe, na przykład z bossów, od Herszta do jakiegoś tam mid-levelowego bossa, bo oczywiście endowe bossy nie są póki co w zasięgu mojej ręki. Poradniki, jak dojść na instancję, jak walczyć i tak dalej, co dana profesja powinna robić w tej walce. No dajcie znać, czy chcecie coś takiego zobaczyć. Ja bym w sumie z chęcią to nagrał, nie jest to zbyt trudne. Tylko tak jak mówię, właśnie mogę to zrobić do etapu bossów z... nie wiem, jakichś losków, jaskółek i tak dalej. Dalsze bossy nie są póki co dla mnie osiągalne, natomiast mogę kiedyś po prostu to dograć, tak? Mogę kiedyś dograć poradniki do, nie wiem, do jakiegoś tam admirała, nie wiem, Morany, Lugusa i tak dalej. Ewentualnie poprosić kogoś, żeby powiedział to wszystko za mnie i nagrał to za mnie, a po co to wrzucę, to też tak może być. Więc napiszcie, co sądzicie o takich poradnikach. Prawdopodobnie takie coś zrobimy. Mogę też oczywiście to pociągnąć po jakieś inne poradniki. Szkoda, że teraz tych poradników na YouTubie tak dużo nie ma. Druga rzecz jest taka, że pytacie, co z omówieniem zmian w Taernie, w sensie czytamy bloga i tak dalej. Odpuściłem sobie to, stwierdziłem, że jest to zbyt takie nerdowskie, powiedzmy. Nie jest to dla mnie, nie czuję się tym po prostu i nie będę tego robił. Jeżeli będzie coś fajnego, tak jak teraz mamy film, to oczywiście sobie go obejrzymy, zrecenzujemy i tak dalej, nie ma sprawy. Jeżeli będzie jakaś aktualizacja, to też wam to pokażę. Natomiast no, w zeszłym tygodniu był garść statystyk była i co ja miałem pokazywać wam tabelki, że zobaczcie tutaj... tego zabili 40 tysięcy razy, a tego bossa 20 tysięcy razy. W sensie, ja się czułem strasznie jak taki kompletny, wiecie, no life robiąc to, nie? Normalnie bym tego nawet nie sprawdził, ale na odcinek powinienem się przygotować i jakby udawać, że mnie to interesuje, a te statystyki nie za bardzo mnie interesują. Więc tej serii nie będzie, niestety, będziecie musieli chyba to sami czytać, skoro Galaius odszedł, a ja nie chcę. Więc może jakiś inny youtuber jest teraz chętny, jest wolna pozycja. Ale jeżeli będzie jakaś aktualizacja, przypominam, będę to oczywiście wam pokazywał wszystko. Właściwie chcę wam jeszcze raz przypomnieć, że mój kanał, nie chcę, żeby on był stricte TR-nowy, że ja nie jestem jakby kanałem TR-nowym, tylko jestem kanałem, który nagrywa TR-a, to jest drobna różnica, natomiast bardzo duże dla mnie, w sensie ja chcę, żeby to też były fajne inne rzeczy, a Taern był tylko dodatkową serią, a jakby kanał skupiał się ogólnie na tym, co robię. Więc taka seria, która jest typowo nerdowska, która jest typowo na umienie zmian w blogu, no niezbyt to idzie w parze. W tym tygodniu będą jeszcze questy z Taerna i jeżeli chodzi o tą serię z bossami, to też jest ważne, myślę, żeby pierwsze odcinki, czyli Herszt, Krzyżak, Ichthyon, Ropucha, może Ropucha nie, bo Ropucha jest akurat spoko, ale Herszt, Krzyżak, Ichthyon zrobić na przykład 3 dni pod rząd, żeby nie zabierać wam fajnych materiałów z Taerna,
na poradnik, jak zrobić herszta, bo to jest dosyć słabe. W sposób 3 dni pod rząd zrobimy sobie takie poradniki. W dodatkowych filmach po prostu. Myślę, że to będzie takim spoko. Ja się rozgadałem, żegnam się już z wami, napiszcie co sądzicie w komentarzach. No, do zobaczenia, ja byłem Oskar, siemanko. Dzień dobry, zapraszam, dzisiaj będziemy sobie losowali grzebień. W tym tygodniu bez konkursu, za to za tydzień sobie zrobimy dwa, bo po prostu chcę, żeby komentarze były takie bardziej do filmu. I uwaga, diabeł tasmański wygrałby, ale nie do swojego niku, więc jedziemy jeszcze raz. Uwaga, to wygrał grzebień. Zobaczymy. Jakub Siepioła. Nick Sydygygygygy. Okej, gratulacje.